Wędrując uliczkami starego centrum miasta Bratysławy, dotarłem na plac Chorzowy Namiestnik. W letniej scenerii ma wyjątkowy urok. W centralnym punkcie placu zobaczymy potężną kulę. Jest to fontanna pokoju, zaprojektowana przez słynnego architekta Tibora Bartafleja. Za nim rozciąga się późnobarokowy pałac Glasarowiców. To dzisiejsza rezydencja prezydenta Słowacji. Ten piękny pałac późnego baroku został zniesiony w 1760 roku z polecenia chorwackiego hrabiego Antona Glasarowicza. W XVIII wieku był centrum życia społecznego i kulturalnego w mieście. Tam też koncertował słynny austriacki kompozytor Johann Haydn. Pałac pierwotnie był na wolnej przestrzeni, poza murami okalającymi wówczas miasto. Częścią terenu pałacowego jest rozległy ogród w stylu francuskim, który jest udostępniony publicznie do mieszkańców. Odkryjemy tam pomnik Johanna Nepomuka Hummela, znanego kompozytora urodzonego w Bratysławie. Thank you.